Dzień dobry. Okej. Jak się nazywa najpikantniejsze danie w Afryce? I z czego ono się składa? O. najpikantny musi być jasa. Jasa? Tak, jasa no, może być. No, a ta jasa to... Nie, albo Senegal, bo nie wiem, bo Mali, okay, albo dobra. Tak. Okej, okay, no to ta jasa to... Z czego ona się składa? Jasa to cebula. Cebula? Cebula, dużo cebula, wszystko pokrojone, tak, drobne. I potem rzucić ten drobny kawałek, jak jest miszek? Miszek, jaki garnek? Do miszki? Do miszka. Tak, do miszka. I 3 cytryny, tak najlepsze, to obsadzenie świeże cytryny. Pieprz, tak, troszkę soli, jeśli nie chcesz. A paprykę, czyli? Tak, i potem jest takie papryka, bardzo ostre, które jest ten chyba rozmiar, może być, no ja chcę to demonstrować, chyba rozmiar, można do różnych rozmiar. Znaleźć mnie taki rozmiar, albo tak duży, albo na tym. To pokroić i też rzucić. Jest dlaczego, pokroić i rzucić. No, więc tak, możesz też, kiedy lubisz, widzisz, nie bardzo ostre, nie prokroić i tylko pepsi. A potem, kiedy ludzie siedzą około, bo jadliśmy zawsze około jeden dan. Tak dużo. No, siedzimy około. I na ten momencie, ten jest gotowany, ale jest obok. Kultury chce, troszkę tak na swoje miejsce, tak i położy. Bo to bardzo ostre. I kto ma następne pytanie? To proszę, chodź tu. Proszę bardzo. Ale lubisz Afryce niepikantne te dania. Co niepikantne? To nie jest pikantne? Tak. A można, dużo rzeczy nie są pikantne. Zombie rano, to zombie to reżę bardzo długo gotowanie. Gotować, tak. Dużo gotowanie, reż. Z którym dolajesz jeszcze potem, jeśli będzie gotowe, dolajesz, no albo dolajesz lecie. Mleko. Mleko. Okay. To taka papkikła, rana. Nie jest pikantny. Ciebudziem też można jeść nie pikantny. Jasę też można z drugą robić, nie bardzo pikantny. Jak jasę, który robiliśmy w Polsce albo w Francji, dodajemy mniejsze papryki, aby się ludzie mogą się cieszyć. Bo na przykład jasa jest bardzo zdrowa. Kiedy jest czas dużo deszczu, tam komary są, to dużo witamina C, na ten jedzenie, bo cebula, to bardzo ważne, cebula i troszkę czosnku, cytryn, który jest w środku. Tak, to bardzo recherche, a tam do plus. Uwaga, i teraz możemy jeszcze ostatnie pytanie. Jeżeli jest jedno pytanie, ale bardzo krótkie. Kto ma krótkie pytanie? Ja. Proszę. Czy podoba ci się w Polsce? Ja? Aha. Ja? Tak, tobie się podoba w Polsce. Chcecie wiedzieć? Tak, chcę wiedzieć. To jest mój... Podoba się, jak myślicie? Tak. Bardzo. Naprawdę? Nie jest zimno? Nie. Jest zimno. Ale my jesteśmy jak natura.
natura na ten część kraju potrzebuje lato, jesień, wiosna i zima. Tak, i można się bo zwyczaić, a albo tak, voilà. Jeśli wiadomo, że jeśli mamy dobre ubranie, ciapka i dobre skarpetki i szalika tak dużo, możemy się przeżyć. Tak. I ludzie przeżyją od wiele lat, no. W Polsce i żyją dobrze.